tym roku kampania Dzielnica Wisła oparta jest nie tylko o to, żeby promować czystość i pokazywać warszawiakom, jak najprościej korzystać z Wisły, tak żeby zachować jej walory estetyczne na przyszłość, ale bardzo zależało nam na tym, żeby pokazać warszawiakom, że nie tylko brzegi, ale również sama rzeka żyje i można z niej korzystać w rozmaity sposób. Warszawa jako stolica żeglugi śródlądowej ma do zaoferowania nie tylko standardowe przeprawy międzybrzegowe, które były w tym roku hitem i są jak co roku, bo to już jest usługa, która jest powielana wielokrotnie. Dodatkowo w tym roku pojawiła się usługa przeprawy promowej na Wawrze. Święta Barbara, Galar Ulanowski, tradycyjna Łódź Drewniana. Ruszył również katamaran Kurka Wodna, który oprócz usługi żeglugowej świadczy również usługi turystyczne. Wisła od wielu, wielu lat stoi łodziami drewnianymi. Są to stare, flisatkie łodzie, pychówki, które tak naprawdę kiedyś nie były wyposażone w silniki, tak jak teraz, ale odpychano się dużymi, wielkimi wiosłami. Drewnianymi łodziami, które są trochę bardziej charakterystyczne, bo mają baldachimy i są takie bardziej odświętne, można popłynąć już z przystani Aquatica. Przylądek Miami Wars wyspecjalizował się w łodziach motorowodnych. Taki zupełnie inna forma spędzenia czasu na rzece to jest przepłynięcie się z wiatrem we włosach na zachód słońca, kropka i kreska. To są dwa katamarany, które są ocieplane, zamknięte. W sezonie letnim mają taras letni właśnie, na który można wejść na dach. W sezonie zimowym to są takie przestrzenie za szkłem, z których przepięknie widać Warszawę i przepięknie widać Stare Miasto. Można sobie wypożyczyć kajak i tym kajakiem wpłynąć zarówno do portu i zobaczyć, jak wygląda wyremontowany, pięknie funkcjonujący port. Odwiedzić też wake'i, które są jedynym miejscem tak naprawdę, w którym można popływać na wake'u w środku miasta, w całej Europie. Flota 511 ma w swojej ofercie słup, stand-up paddle, taki niestandardowy sposób poznawania przestrzeni, poznawania Wisły, poznawania portu. Liczymy na nowy sezon, na to, że będzie pogoda bardzo dobra i że będzie choćby tak dobry jak ten. W ramach projektu edukacyjnego Bliżej Siebie, 4 Liceum Ogólnokształcące 15 listopada gościło delegację młodzieży z Izraela. Przyjeżdża do nas młodzież z Izraela wraz z nauczycielami, jak i również rodzicami. Oni są już od kilku dni w Polsce, zwiedzają Polskę, między innymi przyjechali do Katowic, chcieli przyjść do szkoły. No i w związku z tym, że my przystąpiliśmy do tego programu, to przychodzą dzisiaj do nas. Będą około 5 godzin w naszej szkole. Na początku będzie ogólne przywitanie, a później będą mieli zajęcia w grupach. Będą poznawali Polskę, będą poznawali sztukę w Polsce, jaka jest sportowców, film, książka, kino, taniec, także przeróżne
możliwości poznania naszej kultury polskiej. Jedna z naszych nauczycielek w ubiegłym roku wyjechała na szkolenie do Izraela właśnie w związku z wielokulturowością i dialogiem. Poznając tam właśnie nauczycieli, w ten sposób nawiązaliśmy kontakt. Jest to program, który ma za zadanie nawiązać współpracę pomiędzy młodzieżą polską a izraelską, po to, żeby pokazać, że stereotypy to są tylko stereotypy, że one niekoniecznie są prawdziwe, żebyśmy po prostu zobaczyli i zrozumieli, że jesteśmy ludźmi, którym zależy na tym samym, że wyznajemy takie same wartości i że to samo dla nas ma znaczenie. Inicjatywy tego typu mają przybliżyć uczniom inne kultury, a także zaspokoić ciekawość licealistów. Przede wszystkim będzie to żywy kontakt z młodzieżą o zupełnie innej kulturze. W związku z tym oni sami są bardzo ciekawi. Powiem szczerze, że jak się nawet przygotowywali do tego spotkania, to pytali, co mogą ugotować, co mogą przygotować do jedzenia, jak się mają ubrać, jak zrobić wystrój szkoły. W związku z tym musieli poznawać trochę tej kultury izraelskiej i myślę, że w dobie dzisiejszych czasów, gdzie jest bardzo ważna tolerancja, gdzie jest ważny dialog, myślę, że dla naszej młodzieży będzie to świetna lekcja wychowania. To nie jest codzienna sprawa, oni sobie zdają z tego sprawę. Nasza młodzież w każdy projekt angażuje się bardzo mocno, tak samo i w ten projekt Bliżej Siebie. Także nasza młodzież podeszła do sprawy bardzo entuzjastycznie. Myślę, że są dobrze przygotowani na dzisiejszy dzień i bardzo chętnie biorą udział w tym programie. Pomysł podoba mi się, ponieważ bardzo interesuję się tą kulturą, kulturą Izraela, kulturą żydowską i przeszłością Żydów w naszym kraju. I mam nadzieję, że to spotkanie będzie pozytywne. Chcę im pokazać nasz kraj. Oni już cały tydzień byli w Polsce, także zapytamy ich, co im się podobało, jakie mają wrażenia. I chcemy ich poznać po prostu jak normalnych kumpli, z którymi gadalibyśmy na co dzień w szkole. Chcę ich zapytać o szkołę w Izraelu, o to, czym się interesują, czego słuchają, czy są zeuropeizowani, tak? Czy mają jakieś tam własne pomysły na życie, co chcą robić, jak to u nich wygląda. Każda klasa jest podzielona na dwie grupy i przygotowaliśmy warsztaty. My akurat, moja klasa humanistyczna, przygotowała warsztaty o wierszach Wisławy Szymborskiej, ponieważ prawdopodobnie oni w Izraelu bardzo ją cenią. Dlatego też o to zapytamy, no i mamy wiersz przygotowany po polsku i po hebrajsku, będziemy sobie czytać na zmianę i mam nadzieję, że na podstawie właśnie różnych języków, na podstawie tego, czym się różnimy, stworzymy jakąś fajną grupę i miło spędzimy te 3 godziny. Bliżej Siebie to element programu Zachować pamięć, historia i kultura dwóch narodów. Jest realizowany w ramach umowy między rządem RP a rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Palec nieruchomiał na ekranie. Tak, synu, dzieją się dziwne rzeczy. No ale to przecież nie Bazyliszek. Jego matką, jego ojcem jest Stare Miasto Warszawy. Walcz zna każda ulica, każde przejście, każdy zamek. Chowają się za pakunkami, ale walcz idzie przed siebie. Chyba są węże, panowie pary, Bazylisz. Jedzie tramwajem na rozpoczne chętnie dni. Stary się śmiech, nie robimy. Wasza strona kłoni się. Bazylisz, tramwajem nie. Wasza strona budzi się. Bazylisz. No kto to jest? No kto to wie? Po pierwsze,
8. edycja festiwalu Warszawa w budowie odbywa się w tym roku pod hasłem Jesteśmy wreszcie we własnym domu, dom Polski w transformacji. Podczas właśnie tej edycji festiwalu chcemy się przyjrzeć 27 latom przemian mieszkalnictwa w Polsce, tak? Od okresu przełomu 89 roku do dzisiaj. Wystawa, jak zazwyczaj, składa się z różnych sposobów wypowiedzi, tak? Czyli mamy tutaj fragmenty filmów archiwalnych, fragmenty tekstów kultury, chociażby popularnych seriali, serie fotografii, obrazy, instalacje, część makiet i część rzeźb zamówionych specjalnie została na nasz festiwal. Jak co roku też w Warszawie towarzyszy rozbudowany program wydarzeń towarzyszących, także serdecznie zapraszam. W Katowicach powstało Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych. Jego inauguracja miała miejsce na specjalnej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Katowice. W planach stowarzyszenia jest budowa profesjonalnej infrastruktury e-sportowej, gdzie trenować mają kandydaci na zawodowych graczy. Głównym z naszych celów statutowych jest propagowanie i rozwój sportu elektronicznego w Polsce. Idea naszego stowarzyszenia związana jest z osobami członków założycieli. Są to osoby związane ze sportem elektronicznym. Mamy byłego zawodowego gracza w Call of Duty oraz osoby związane ze sportem, pozwolę sobie tak powiedzieć, tradycyjnym. Osoby z doświadczeniem w oświacie, edukacji i kulturze. Nasze połączenie naszych doświadczeń i nasze rozmowy uświadomiły nam, jak świeżą dyscypliną jest cały czas sport elektroniczny i jak wiele można zrobić jeszcze cały czas w kierunku jego profesjonalizacji. Stowarzyszenia w Polsce powstają. Formalnie zarejestrowanych jest chyba 6 obecnie. Natomiast jeżeli już działają, to bardzo lokalnie. Więc tak naprawdę wydaje nam się, no tutaj nie chciałbym też wyskakiwać przed szereg, ale bardzo możliwe, że jesteśmy jedynym stowarzyszeniem na ten moment, które myśli globalnie. Bo nie rozmawiamy tylko, tak jak było podczas konferencji mówione, z organizacjami polskimi, ale także z zewnętrznymi, Europa i dalej. Można potraktować to jako nietypowe przedsięwzięcie, a można potraktować to przez pryzmat naszych doświadczeń. Kilka lat temu do Katowic wpłynęła oferta współpracy w zakresie wydarzenia związanego z e-gamingiem, z grami komputerowymi. Miasto podjęło wyzwanie i włączyło się we współorganizację przedsięwzięcia, które jest dzisiaj jednym z największych przedsięwzięć, nie tylko w zakresie e-sportu. Myślę tutaj o Intel Master Extreme. W zasadzie dzięki temu wydarzeniu, przeolbrzymiemu wydarzeniu, które ma znaczenie na całym świecie, Katowice dzisiaj stały się stolicą e-sportu, nie tylko stolicą, myślę, Polski e-sportową, ale nawet europejską, bo ściągamy dzięki temu wydarzeniu
praktycznie cały świat i to nie tylko w kontekście graczy, ale także w kontekście widzów. Emocje, którą budzą rozgrywki e-sportowe, nie różnią się zbyt wiele od emocji sportowych towarzyszącym znanym nam dyscyplinom sportowym. I rozwój e-gamingu jest rzeczą naturalną i on postępuje. Im szybciej uporządkujemy hierarchię, wartości i zasady współpracy, a co za tym idzie zasady rywalizacji, tym lepiej. Więc bardzo cieszę się, że dzisiaj powstaje Stowarzyszenie Sport Association właśnie tutaj w Katowicach, gdzie ten e-sport jest aktywny, gdzie się tak silnie rozwija i będzie w pewien sposób porządkował sytuację w e-sporcie w naszym kraju. Staramy się promować Katowice naszymi działaniami w stowarzyszeniu. Przede wszystkim przez cele. Nie ma akademii w Polsce, która realnie funkcjonuje. O współzawodnictwie mówimy faktycznie. Jest wiele zespołów, niewiele profesjonalnych. Do tego będziemy dążyć, żeby takie zespoły tworzyć z naszych zawodników z akademii. No i też tutaj troszkę prywaty, bo w Katowice Gaming House także promujemy e-sport katowicki. Katowice Gaming House z nazwy, a przyjeżdżają do nas zawodnicy naprawdę z całego świata. Za 2 tygodnie będziemy gościć zawodników z Australii bodajże. Siedzibą naszego stowarzyszenia są Katowice, pomimo tego, że mamy aspiracje ogólnokrajowe i nawiązujemy też współpracę z analogicznymi podmiotami na całym świecie. Dlaczego Katowice? Stolica polskiego e-sportu, tak? Wspomniałem o naszych aspiracjach, tam zamierzeniach i zakresie ogólnokrajowym. Tak, hasło Katowice jako stolica polskiego e-sportu jest nam bardzo bliskie. W najbliższym czasie planujemy otworzyć profesjonalną, fizycznie istniejącą akademię sportową, w której będziemy mogli trenować naszych zawodników. Jest to typowa analogia do sportu, więc tak jak mówię, jako były gracz zauważyłem to już 15 lat temu jako problem, że sportowcy mają gdzie ćwiczyć, rozwijać się wspólnie, a my to musimy robić w domach, tak? Także no, czy to jest ambitne, to jest bardziej realne podejście do zawodu, który prawdopodobnie będzie funkcjonował. Stowarzyszenie ma trenować zawodników we wszystkich grach, które obecnie są traktowane jako rozgrywki e-sportowe, m.in. Counter-Strike czy League of Legends. Szesnastego listopada na spotkaniu z dziennikarzami prezydent Katowic Marcin Krupa podsumował 2 lata kadencji i przedstawił bilans swojej działalności w oparciu o obietnice wyborcze zawarte w 10-punktowej tzw. umowie z mieszkańcami. Każdy z tych 10 punktów, które przedstawiłem dzisiaj, są punktami bardzo ważnymi z punktu widzenia poprawy jakości życia w naszym mieście, poprawy również sytuacji gospodarczej, choć ona cały czas jest w tendencji wzrostowej, z czego się bardzo cieszę, czyli inaczej mówiąc, tempo jest utrzymane, nawet może troszkę zdynamizowane, natomiast ja myślę już w skali znacznie wykraczającej ponad kadencyjność, ponad w ogóle możliwość sprawowania zarządzania w tym mieście. Myślę o poziomie miasta na skalę już dużej metropolii, na skalę rywalizującą z innymi metropoliami, dużymi metropoliami w świecie. Wśród sukcesów dotychczasowego urzędowania Krupa wymienił m.in. powiększenie kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski z 10 na 20 milionów złotych, stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, trwające inwestycje mieszkaniowe, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach i żłobkach, inwestycje na terenach poprzemysłowych i wsparcie nowych przedsiębiorstw, czy trwające działania na rzecz rozwoju transportu w mieście. Za największy sukces uważa zmianę wizerunku miasta. Pozytywy to absolutnie uzyskanie miasta, tytułu miasta kreatywnego UNESCO, bo proszę mi wierzyć, naprawdę jesteśmy miastem już rozpoznawalnym w przestrzeni europejskiej. Ku wielkiemu zdziwieniu innych miast kreatywnych bardzo mamy duży progres, bardzo dużą dynamikę, którą nam zazdroszczą, bo często i gęsto jest poruszany temat, że my jesteśmy już tak długo w sieci i nie mamy takich przywilejów, nie mamy takich realizacji jak miasto Katowice, które znalazło się od niedawna, no ale to jest, mam nadzieję, zrozumienie naszego potencjału. Prezydent Katowic oprócz pomysłów, które udało się zrealizować, poruszył kwestie rzeczy, które należy poprawić. Trudno mówić tutaj o porażkach, bardziej o wyzwaniach. Mnie bardzo denerwuje, na czym cały czas pracuję i z różnym skutkiem, tu się przyznaję, jest kwestia terminowości realizacji zadań. Niestety ta machina urzędnicza, ten cały proces, on nie jest porównywalny do procesów biznesowych, których można w prosty sposób zadziałać, przyspieszyć, opóźnić realizację itd., itd. Brak możliwości wpływania na terminowość realizacji, to jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz, absolutnie
denerwująca to seria różnych poprawek, tych rzeczy, które wydają się, że powinny być zrobione na tip-top, patrząc pod względem zaangażowania w środków ich realizacji. Sztandarowy temat to jest wymiana ławeczek na Placu Kwiatowym, który już robimy chyba kolejny raz. Oczywiście to się dzieje na gwarancji, a więc nie angażujemy w to środków, no ale to jest już kuriozum, żeby tyle razy tego typu obiekty ten. Oczywiście pewną nietrafioną, myślę, inwestycją, choć ona może filozoficznie była trochę źle przygotowana, no to kwestia wiat przystankowych, które nie pełnią roli wiat, a pewnego ozdobnika w mieście. No i to jest absolutnie też proces bardzo, bardzo dziwny. Prezydent Krupa poruszył także kwestię budowy Centrum Nauki. To jest działanie z tych 10 punktów, które ja jasno powiedziałem, że bez tego dofinansowania zewnętrznego nie będziemy w stanie zrealizować, bo tu już nie chodzi o kwestię budowy, bo na tym sobie damy radę, ale kwestia późniejszego utrzymania. To są ogromne miliony złotych rocznie, które trzeba wpompowywać w tego typu obiekt, ale ten obiekt zwraca, może nie w formie materialnej, ale przede wszystkim w formie promocyjnej, te środki znacząco. I co za tym idzie, no dobrze było, żeby taki obiekt powstał w mieście. Rozmawiam z marszałkiem, który jest pozytywnie do tego tematu nastawiony, rozmawiam z władzami centralnymi, które jeszcze się nie wyraziły co do kwestii możliwości współdziałania w tym przedsięwzięciu. Jako najważniejszy punkt realizacji w najbliższej perspektywie prezydent określił budowę 3 25-metrowych krytych basenów. Już pod koniec listopada zostaną przedstawione projekty i terminarz prac. Obiektu czy ośrodku. Dzisiaj roczek kampanii, ale równocześnie podsumowanie projektu Nasze Gliwice. Projektu realizowanego we współpracy z inicjatywy Centrum Handlowego Forum, przy udziale wielu instytucji, przy udziale placówek oświatowych, jak również ogromnemu wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od kilku miesięcy pracowaliśmy nad tym, by umożliwić młodym artystom gliwickim pokazanie swoich talentów plastycznych i sposobów, w jaki postrzegają nasze miasto. Stąd też tytuł projektu Nasze Miasto. Przedstawiają one miejsca w Gliwicach, które kojarzą się pozytywnie, w których dzieci, artyści, młodzi lubią przebywać, w których dobrze się czują i które po prostu dla nich są piękne. Nasze akcje pod mostem, tak je nazwiemy, czyli akcje forum, które do tej pory forum prezentowało, zawsze były związane z miastem. Doszliśmy do wniosku, że przy okazji również współpracy z pozytywnymi warto wykorzystać te miejsce, by tak naprawdę podsumować ten rok współpracy, tych fantastycznych wielu wydarzeń, które miały miejsce w Gliwicach. I stąd jak gdyby pomysł, idea, żeby zrobić wspólnie fajną wystawę, fajną akcję. W projekcie Nasze Gliwice wzięło udział ponad 140 młodych artystów w wieku od 3 do 16 lat, a ich wyróżnione prace stały się ozdobą wnętrza wiaduktu przy ulicy Piwnej. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się o godzinie 15:30. Najmłodsi mogli również liczyć na wsparcie studentów Politechniki Śląskiej, których prace dotyczące wizji miasta znajdują się po przeciwległej stronie. Koncepcja projektu zakładała
zderzenie, czy też spotkanie się dwóch podejść, podejścia młodych ludzi, dzieci z gimnazjów, czy też jeszcze młodszych i studentów z bardziej profesjonalnym spojrzeniem. Dlatego wydawało nam się, że to będzie niezwykle ciekawe i rzeczywiście nie pomyliliśmy się, bo i prace studenckie, i prace dziecięce są bardzo ciekawe i widać, że wszystkim miasto leży na sercu i wszystkim jest bardzo bliskie. No na pewno czuję się dumę i jednocześnie jest to całkiem ciekawe i fajne, że ludzie mogą właśnie, można się jakoś podzielić swoimi przemyśleniami na temat miasta z ludźmi. Na pewno będzie to jakieś twórcze, inspirowało do myślenia. Walczyłem z nią dobre kilka godzin, ale w końcu jakoś to przemęczyłem. Ale było bardzo przyjemnie, dobra atmosfera, bardzo fajnie się malowało. Bardzo jest mi przyjemnie, mogę na przykład z koleżankami albo i kolegami pójść sobie na przykład do kina i przy okazji się pochwalić, że mogę tutaj, że ona tutaj wisi. Kiedy powstał regulamin, kiedy mieliśmy już harmonogram postępowania z młodymi artystami, wtedy powstawanie tych prac poszło naprawdę szybko. To zaledwie kilka tygodni od pomysłu do realizacji. Myślę, że to fajne kolejne wydarzenie w ramach współpracy z pozytywnigliwice.pl, potwierdzające tak naprawdę to, że w Gliwicach dzieje się dużo dobrego. Jesteśmy bardzo pozytywni i cieszymy się my jako forum, że możemy być częścią tego projektu. Marzeń jest wiele, są te małe i są te większe. Powoli je realizujemy poprzez właśnie takie działania i liczymy na to, że kolejny rok kampanii przyniesie właśnie co najmniej tak cudne wydarzenia jak dzisiejsze. Witam Państwa. Dzisiaj poruszę parę zagadnień najważniejszych przy zawieraniu umów na odległość, czyli przez internet i poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli w domu albo na pokazach. Najczęściej te drugie umowy poza lokalem są inicjowane przez przedsiębiorcę poprzez rozmowy telefoniczne i niestety tutaj często konsumenci są wprowadzeni w błąd, ponieważ rozmówca podszywa się, szczególnie przy umowach telekomunikacyjnych, pod operatora dominującego na rynku. Robi to w sposób świadomy, podając niecałą pełną swoją nazwę albo ją przekręcając, tak żeby wywołać wrażenie, że rozmawia się z przedstawicielem swojego dotychczasowego dostawcy telekomunikacyjnego. Należy na to bardzo uważać, a najlepiej nie rozmawiać. Większość umów funkcjonujących na rynku telekomunikacyjnym jest umowami okresowymi, to znaczy, że jeżeli przed upływem umowy zmienimy operatora, jesteśmy zobowiązani zapłacić odszkodowanie swojemu dotychczasowemu operatorowi. A jeżeli zawrzemy umowę z drugim operatorem i nie odstąpimy od niej w ciągu 14 dni, to w tym momencie też będziemy musieli zapłacić mu karę za to, że odstąpiliśmy od umowy po terminie. Zerwaliśmy umowę, bo tak to należy nazwać, zerwaliśmy umowę. Bardzo należy na to uważać. Kurierzy przyjeżdżają, przywożą umowy i niestety konsumenci nie czytają dokładnie tego, co podpisuje. To jest, proszę Państwa, wielki błąd. Musimy czytać. Nie wolno nam podpisać jakiegokolwiek dokumentu przed jego przeczytaniem, ponieważ bardzo często wpędzamy się w kłopoty, z których nawet rzecznik czy sąd nie zawsze nas może wybawić. Jeszcze raz apeluję o dokładne czytanie umów i przed podpisaniem, żeśmy zawierali z kim i czego ta umowa dotyczy. Nie możemy polegać na rozmowach telefonicznych. Proszę Państwa, proszę mieć na uwadze to, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, z kim tak naprawdę rozmawiamy. Dlatego z dużym dystansem należy podchodzić do propozycji różnych zgłaszanych telefonicznie. Jeżeli z naszym operatorem mamy jeszcze rok umowy, to raczej rzadko się zdarza, żeby dzwonił do nas i proponował nam, a szczególnie obniżkę abonamentu. Proszę Państwa, można zawsze zmienić umowę, ale generalnie z dotychczasowym operatorem, z którym nas wiąże umowa, to operator zgadza się, jeżeli zwiększamy umowę na wyższy koszt. Jeżeli na niższy,
to w tym momencie też mu się należy odszkodowanie za zmianę warunku umowy. Proszę o tym pamiętać, jak ktoś tam oferuje tańsze rozmowy telefoniczne przez telefon, należy bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo to jest na pewno nie telefon naszego operatora. On może nam proponować rozszerzenie pakietu usług, dodatkowe usługi, oczywiście dodatkowo płatne. Drugim typem rozmów telefonicznych jest zapraszanie nas na różnego rodzaju pokazy, ale pod pretekstem badań lekarskich. Proszę Państwa, jest to ewidentne naciąganie konsumentów. Tam nie ma nigdy prawdziwego lekarza, są jacyś technicy, którzy robią jakieś tam badania. Ostatnio to spotkałem się z terapią oczyszczającą, którą tam konsumentce zafundowali, tak można potocznie powiedzieć. Bardzo to drogo kosztowało, bo w sumie sprzedano jej urządzenie, coś w rodzaju filtru na wodę, który miał tą wodę uzdatniać, plus ta terapia, plus jeszcze montaż razem 5 000 zł. W ramach kredytu musiałaby zapłacić prawie 7 000 zł. A z tym jest związana jeszcze jedna sprawa, że od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, ale takich, na wykonanie której to umowy godzimy się przed upływem 14 dni, na przykład jak montaż tego filtru, to tracimy prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli przedsiębiorstwa o tym poinformował. I niestety na druku umowy było, że przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie zgody na montaż powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy. I krops. Klamka zapadła, proszę Państwa. Od umowy nie możemy odstąpić, możemy tylko zacisnąć zęby, ewentualnie popłakać i płacić. I te rzeczy, które są oferowane na pokazach, one mają wartość kilkudziesięciokrotnie niższą, realną wartość, niż cena na pokazie. Proszę Państwa, garki za taką kwotę paru tysięcy złotych, to chyba złocone garki by się kupiło w sklepie, nie ze stali nierdzewnej. Czy też taki filtr do wody, który kosztuje 100 kilkadziesiąt złotych firmowy, a tutaj z montażem 5 000 zł. Proszę Państwa, to są wszystko, propozycja tych wszystkich badań jest naciąganiem klientów. Ma na celu tylko i wyłącznie to, aby ściągnąć konsumenta na pokaz. A na tym pokazie niestety wielu konsumentów traci głowę i rozsądek. Daje swoje dane osobowe, nawet łącznie z PESEL-em. A przekazanie PESEL-u powoduje, że możemy być wkręceni, jeżeli tak można powiedzieć, w jakąś niechcianą umowę, szczególnie umowę kredytu. Bo to jest jedna z najbardziej, jeżeli najbardziej wrażliwa dana osobowa, PESEL. Po tym każdy człowiek ma przypisany swój indywidualny numer i identyfikuje się go po PESEL-u. Imiona i nazwiska powtarzają się, adresy różne mogą być. PESEL jest ten, kto identyfikuje każdego obywatela w Polsce, w związku z tym należy dbać o jego zachowanie w tajemnicy. Jeżeli chodzi o te pokazy, po zmianie przepisów, już ponad rok temu, mamy dłuższy termin na odstąpienie, 14 dni, ale z drugiej strony nałożono na konsumenta większe obowiązki. To znaczy, sprzedawca może teraz od razu potrącić konsumentowi przy zwrocie pieniędzy, które dostał od konsumenta, kwotę, którą uważa, że konsument obniżył wartość rzeczy przez jej używanie. No i w tym momencie powstaje problem, bo na przykład zamiast zwrócić 2000, zwróci 1800, 1700 i konsument, żeby odzyskać całość, musi iść do sądu i prowadzić proces przeciwko przedsiębiorcy, co jest bardzo często może być żmudne. To jest ta nowość w tych przepisach, na którą musimy uważać. Ostatnio właśnie tu w Kozienicach przy okazji pokazu, gdzie sprzedano różnego rodzaju matę, podobna kosztuje kilkadziesiąt złotych w markecie,
machetę samochodową, która ma niby wszystko tam robić, na zdrowie nam działać, na zdrowie działać, polepszać tam zdrowie. To przy zwrocie potrącono 100 zł za niby uszkodzenie opakowania. Chociaż ustawa na to o tym nie mówi, że za uszkodzenie opakowania przedsiębiorca może potrącać pieniądze. Przy innych rzeczach tak samo. Czyli jest to nowa metoda przedsiębiorców na oskubanie konsumentów, nawet z drobnych kwot, żeby zwrócić sobie koszty pokazu, dojazdu, zorganizowania pokazu, wynajęcia sali. Musimy mieć świadomość. Poza tym koszt zwrotu towaru spoczywa na konsumencie. W tej chwili najczęściej z tych pokazów to koszt ten sięga około 100 zł. Musimy ten towar zapakować, dostarczyć albo zamówić kuriera, który odbierze od nas z domu, albo dostarczyć na pocztę. To są dodatkowe kłopoty. Tym bardziej, że nałożono nas termin, że mamy w ciągu 14 dni ten towar zwrócić od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. I o tym należy pamiętać. Proszę Państwa, odradzam wszystkim telefonowanie do przedsiębiorców i czegokolwiek uzgadnianie telefonicznie. Naprawdę nie udowodnimy treści rozmowy, a często wpuszczą nas w błąd, wprowadzą w błąd i stracimy termin odstąpienia od umowy. Proszę pamiętać, jedynym sposobem zgody z ustawą jest napisanie oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem, czyli na pokazie na przykład, albo w domu i wysłanie do przedsiębiorcy w terminie 14 dni listem poleconym po to, aby mieć dowód wysłania tego oświadczenia. Drugą kopię oświadczenia zostawiamy sobie w domu, też dla celów dowodowych. Podobnie z operatorem, niestety nie wystarczy iść do placówki swojego operatora i złożyć oświadczenie, że cofa zgodę na przeniesienie telefonu, bo to jest, tylko dotyczy naszego operatora. Ale nie ma skutków prawnych wobec tego nowego, z którym podpisaliśmy umowę. Musimy złożyć oświadczenie. A najlepiej, jeżeli nie wiemy, jak postąpić, przyjść do rzecznika konsumentów. Po to jest ta instytucja, żeby Państwu pomogła. Tak samo przy umowach zawieranych przez internet. Jeżeli rzecz, którą kupimy, nie odpowiada nam z jakiegoś powodu, na przykład nie te wymiary, nie pasuje nam do mieszkania, albo nie jest taka, jak się spodziewaliśmy na podstawie opisu i zdjęcia, mamy prawo odstąpić w ciągu 14 dni. Ale to nie piszemy, że nam nie pasuje, bo jest za mała, za duża. Nie. Proszę Państwa, ustawa wyraźnie mówi, odstępujemy bez podania przyczyn. Jeżeli podajemy jakieś przyczyny, przedsiębiorca może to potraktować jako reklamację. No i wtedy jest problem. Także jeszcze raz, możemy to złożyć drogą elektroniczną, maila albo przez stronę internetową przedsiębiorcy, ale jeżeli nie ma w ciągu 3 dni potwierdzenia, że to oświadczenie dotarło do sprzedawcy w ten sposób, to niestety, ale musimy napisać i wysłać oświadczenie listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jest to najpewniejszy sposób złożenia oświadczeń, a szczególnie właśnie dla celów dowodowych w sądzie. Proszę pamiętać, jeszcze raz przypominam, że jedyną instancją, która rozpatruje spory pomiędzy konsumenta a przedsiębiorcą, jest sąd powszechny i tu przedsiębiorca się nie musi zgodzić. Natomiast sądy polubowne mogą być, działają, ale na sprawę przed sądem polubowym muszą wyrazić zgodę obie strony. Ostatnio właśnie był przypadek, gdzie przedsiębiorca, ten alternatywny operator telefoniczny, odmówił w ogóle mediacji przed prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej i nie można go zmusić, a jeżeli odmawia mediacji, to tym bardziej nie wyrazi zgody na sąd polubowny, ponieważ wie, że sąd powszechny jest dla konsumenta, może być bardziej uciążliwy. Z różnych względów, czy szczególnie dowodowych, bo to jednak jest proces sformalizowany w dużym stopniu, trzeba zgromadzić dowody, przedstawić. Trudniej jest niektóre rzeczy dowodzić, jeżeli konsument jest do tego zobowiązany, często łatwiej mu się bronić, jak go pozwie przedsiębiorcy, czy na odwrót. Także proszę pamiętać o tym,
że jedyną instancją jest sąd i nie podejmować pochopnie decyzji, a szczególnie unikać wszelkiego rodzaju telefonów, nie przyjmować zaproszeń na pokazy. Proszę Państwa, gdyby te wszystkie rzeczy, które sprzedają, tak leczyły, to nam by lekarze i szpitale nie były potrzebne, bo na wszystko oni oferują. Ale oferują produkty, których w inny sposób by nie sprzedali w normalnych sklepach za tą cenę, bo nikt by nie poszedł i nie kupił filtru do wody plus montaż za tyle, ile kosztuje duży, nowoczesny telewizor LCD. I oni mają tego świadomość, dlatego zwabiają konsumentów na pokazy, tam przy pomocy różnych socjotechnik, jak to się mówi, robią wodę z mózgu, że każdy traci rozsądek i podpisuje to, czego rozsądnie podchodzą do sprawy, nigdy by nie podpisał. Orzeźwienie przychodzi na drugi dzień. Tylko nieraz od tego nie można odstąpić, jak już mówiłem wcześniej, w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zrealizuje umowę za zgodą konsumenta. Dziękuję Państwu i zapraszam w razie kłopotów do mojego biura w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek. Światło, woda i sport. Takiego połączenia jeszcze w Gliwicach nie było. Było to prawdziwe show. Na Pływalni Olimpijczyk odbyła się pierwsza impreza pływacka na Śląsku i jedna z pierwszych w Polsce rozgrywana przy alternatywnym oświetleniu obiektu. Uznałem, że należy wprowadzić pływanie w XXI wiek, wykorzystując możliwości techniczne, jakie również sprzyjają w miejscu, jakim jest kryta pływalnia. Warto było wykorzystać z nowinek technologicznych, jakie są do dyspozycji, aby podnieść pływanie organizacyjnie na zupełnie inny poziom. Odpowiednio animowane światło i dźwięk w połączeniu z walką o medale wyzwoliły niesamowite emocje sportowe. Zadanie, które stawiali sobie organizatorzy, to zamiana zwykłych zawodów pływackich w widowisko sportowe, które nawet u osoby niezwiązanej z pływaniem będzie wywoływało dreszczyk emocji. Udało nam się zgromadzić ponad 320 zawodników, pełne trybuny również jak widać. Także myślimy, że w przyszłym roku będzie impreza ewoluować i uda nam się ściągnąć jeszcze więcej zawodników. Zawody rozegrane zostały dla dzieci i młodzieży z całej Polski w czterech kategoriach wiekowych. Rywalizacja odbywała się na długim basenie w wyścigach na 50 i 100 metrów w stylach dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym. Dla najlepszych zawodników przygotowano medale, dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Gliwice dzisiaj są bez dwóch zdań stolicą pływania, mianowicie dlatego, że gościmy tutaj nie tylko zawodników Okręgu Śląskiego, ale również z sąsiednich okręgów. Mamy również zawodników z nadmorza, którzy zdecydowali się przejechać całą Polskę, aby wystartować w naszych zawodach. Mamy nadzieję, że ta impreza odbije się szerokim echem i liczymy na to, że będzie to cykl imprez, że jest to pierwsza, ale nie ostatnia impreza tego typu. Zawody organizowane były przez miasto Gliwice, Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz klub pływacki Secret Gliwice. Gliwice to miasto innowacji. Przy ulicy Bojkowskiej nie tylko działa wiele firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami. Nie może więc dziwić, że to właśnie tutaj odbyło się Międzynarodowe Forum Innowacji Nowe Technologie, Nowe Horyzonty. Jeśli ta impreza się rozwinie tak jak oczekujemy, to po to jest hala Gliwica. Jeśli będzie miała na początek oczywiście taką skalę, jaką teraz ma, to to miejsce oczywiście jest idealne. Zresztą przy okazji wraz z sąsiedztwem Muzeum Modlewnictwa staramy się wykorzystać również ten fakt jako jego ozdobę i cieszy się dużym zainteresowaniem. Międzynarodowe Forum Innowacji to cykliczne wydarzenie, które wpisało się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych w Gliwicach. Dzięki temu Gliwice budują markę miasta jako najlepszej lokalizacji dla sektora innowacyjnych usług. W mieście działa wiele różnych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Nowoczesna firma praktycznie dzisiaj w każdej dziedzinie musi siłą rzeczy być innowacyjna, jeżeli chce utrzymać się na rynku, jeżeli chce mieć zbyt na swoje produkty, na swoje usługi, chce być konkurencyjna, chce być atrakcyjna dla
klientów, dla konsumentów musi być innowacyjna. Tegoroczna edycja forum jest organizowana w ramach Festiwalu Innowacji i Technologii, czyli wydarzenia promującego rozwój możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach. Pewne jest to, że w Gliwicach jest wiele firm, które styczność z nowymi technologiami mają na co dzień. Nowe Gliwice przy ulicy Bojkowskiej oraz Nowe Gliwice 2, które powstają przy DTS, to miejsca, gdzie takich firm jest i będzie najwięcej. Ciągle rozmawiamy z Kompanią Węglową i Jastrzębską Spółką Węglową o pozyskaniu terenów pozostałych po kopalni i po koksowni. To jest jeszcze 20 hektarów, także nie jest to finał. W kraju Gliwice postrzegane są jako kolebka nowych technologii. Bardzo nas to cieszy, że tak jesteśmy postrzegani, bo to, co najważniejsze dla nas, słuchają to inwestorzy, słuchają to przedsiębiorcy i chcą w dalszym ciągu u nas pracować, chcą w dalszym ciągu u nas inwestować, chcą współuczestniczyć w rozwoju naszego miasta. W ramach forum odbyły się też międzynarodowe targi innowacyjnych technologii. W Nowych Gliwicach prezentowało się kilkanaście firm. Wiele z nich działa w naszym mieście. W Radomiu ma szansę powstać pierwsze w Polsce centrum kompetencyjne dla systemów bezzałogowych statków powietrznych. List intencyjny w tej sprawie podpisali prezydent Radomia Radosław Witkowski oraz Tomasz Kwoczak, prezes zarządu Dynamic Safety Corporation, reprezentujący także amerykańską firmę Jadin Tech. Strony zobowiązały się do współpracy, której celem jest doskonalenie publicznych, wojskowych i komercyjnych działań wspierających bezzałogowe systemy. Centrum kompetencyjne ma zająć się m.in. prowadzeniem szkoleń dla operatorów oraz tworzeniem procedur zapewniających bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej i nowych rozwiązań technologicznych. Nasz długofalowy fokus mówi o statkach bezzałogowych, tych bardzo dużych, tych bardzo profesjonalnych, tych, które mogą operować na bardzo dalekich odległościach. To jest projekt bardzo ciekawy, nie tylko jest postrzegany w Polsce z dużym zainteresowaniem, ale ten projekt również posiada bardzo duże poparcie Stanów Zjednoczonych. Centrum kompetencyjne będzie chciało wykorzystać do prowadzenia swojej działalności przestrzeń lotniska na Sadkowie. Nie będzie to jednak w żaden sposób kolidowało z jego podstawową działalnością. Liczymy na to, że ta współpraca samorządowa, rządowa i strony biznesowej zaowocuje, że już w przyszłym roku będziemy mogli ogłosić powstanie tego centrum kompetencyjnego na naszym lotnisku w Radomiu na Sadkowie. A jak ważne jest to przedsięwzięcie, to tylko wystarczy prześledzić rynek tych obiektów bezzałogowych, jak są wykorzystywane, jak się rozwijają i jak coraz więcej instytucji naprawdę korzysta z tych statków bezzałogowych. Uczestniczący w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego poseł Wojciech Skurkiewicz również zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój bezzałogowych systemów lotniczych. Takie centrum, które mam nadzieję w Radomiu będzie funkcjonowało i będzie służyło wielu różnym służbom, bo tutaj mówimy nie tylko o segmencie cywilnym, ale również i o służbach, które są skupione w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a może i również wojsko jest szczególnie istotne, abyśmy mogli w Radomiu tworzyć. To są bez wątpienia i miejsca pracy, ale również i prestiż dla
naszego miasta i naszego regionu. Inwestorzy planują budowę infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności. Nie ukrywają, że w realizacji projektu liczą na wsparcie rządu. Chcą też współpracować z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym. Rada Miejska przyjęła nową uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla sportowców. Poprzednia została zakwestionowana przez prokuraturę i Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowa uchwała stypendialna zabezpiecza funkcjonowanie sportu na wielu płaszczyznach. Radom przez te wiele lat stał się miastem zdrowych, pozytywnych, sportowych emocji i nowa uchwała, którą przedstawiłem Radzie Miejskiej, również ma na celu przede wszystkim rozwój radomskiego sportu i tego, czym szczycimy się w całej Polsce, a w tej chwili nawet i w Europie. Radomski sport stał się nośnikiem reklamy naszego miasta. W uchwale wymieniono dyscypliny sportu mające znaczenie dla miasta. W przypadku dyscyplin olimpijskich są to te, w których były zdobywane punkty we współzawodnictwie w ostatnich 10 latach. Pierwsza zmiana to zrównanie stypendiów sportowych, sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych za zdobywane medale Mistrzostw Świata, Europy i Igrzysk Olimpijskich, ale też druga zmiana, która również cieszy środowisko sportowe, to przede wszystkim podniesienie stypendiów dla żeńskich dyscyplin zespołowych. Do istotnych zmian należy to, że wszyscy stypendyści, czyli zawodnicy i trenerzy, muszą być mieszkańcami Radomia. Stypendia są dla mieszkańca, który jest zrzeszony w radomskim klubie, w tym radomskim klubie uprawia sport, bądź nie jest zrzeszony w żadnym innym klubie, ale osiągnął wynik sportowy, bo przypomnę, że ideą stypendiów jest przede wszystkim nagradzanie wyniku sportowego. W nowej uchwale pojawił się też zapis, który mówi, że w przypadku zdobycia przez drużynę medalu w ekstraklasie stypendium dla zawodników tej drużyny powiększa się o stosowny procent. Do tej pory w ekstraklasie zespoły występujące otrzymywały takie samo stypendium, niezależnie od tego, czy zajęły ostatnie, czy pierwsze miejsce. Więc żeby premiować zwycięzców, wprowadziliśmy zmianę, która mówi o tym, że zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca może się zwiększyć wartość stypendiów. I tak, za zajęcie pierwszego miejsca o 50% pobranej wartości stypendium, drugiego 40%, trzeciego 30%. Decyzją radnych wprowadzono także wysokość 50% stypendium za zdobyty medal w grach zespołowych na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Mimo przeszkód, niepełnosprawności, barier społecznych, fizycznych i architektonicznych sięgnęli po swoje największe marzenie. Udało im się zrealizować projekt Tetrotrip. Mowa o sparaliżowanym i unieruchomionym na wózku Arturze Wachowiczu, jego żonie Ani i ich przyjaciołach, którzy w 52 dni odwiedzili 12 europejskich krajów, by sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych. Odwiedzili m.in. Belgię, Holandię, Hiszpanię, Francję, Portugalię, Włochy i Austrię. Bardzo dużo zwiedziliśmy też. Jako niepełnosprawny turysta mogę powiedzieć, że chyba najlepszym, najbardziej dostosowanym krajem, który odwiedziliśmy, była Hiszpania, która ma oddzielny resort, który zajmuje się, resort czy tam firmę, która wspomaga urząd w dostosowywaniu właśnie miejsc do dostępności nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale i starszych. Artur wraz z ekipą podróżowali specjalnie przystosowanym busem i jak podkreśla Ania, często mieszkali w 5-gwiazdkowych hotelach. Tetrotrip był też podróżą poślubną Artura i Ani. Zazwyczaj nocowaliśmy w takich miejscach typu parking przy oceanie, przy wieży Eiffla, także śmialiśmy się, że mamy 5-gwiazdkowe noclegi i to chyba było takie najlepsze. Mimo, że to było ekstremalne, bo to wiadomo, spanie w aucie, gotowanie w aucie, ale tak, to było chyba najlepsze. Jak mówią, ta podróż dała im dużo siły. Jesteśmy silni, jesteśmy mocni, to jest przede wszystkim, udało nam się przetrwać mimo takich złych przygód, bo na przykład mieliśmy dwa włamania do auta, mieliśmy jedną stłuczkę w Paryżu i jakoś tak się nie załamaliśmy, tylko pojechaliśmy dalej. O swoich wrażeniach Artur i Ania opowiedzieli podczas spotkania w Urzędzie Miejskim. Na tym konkretnym przykładzie pokazujemy wszystkim osobom niepełnosprawnym, że przepraszam za stwierdzenie, ale że niepełnosprawność nie jest pewnego rodzaju wyrokiem, że tak samo możecie, Państwo, wszyscy niepełnosprawni mogą się realizować, mogą podróżować po świecie, jeżeli tego naprawdę pragniecie. Projekt Tetrotrip wsparły władze miasta, radomskie firmy i kluby sportowe. Na drodze Artura i jego przyjaciół pojawiło się również wiele osób o dobrych sercach.
Seniorzy stanowią bardzo ważną grupę mieszkańców Radomia, posiadającą duże doświadczenie i wiedzę. Dysponują czymś wyjątkowym i unikalnym, a dla młodych ludzi niesłychanie przydatnym – życiową mądrością. W Radomiu od długiego już czasu miasto stara się dbać o seniorów na różnych płaszczyznach i w różnoraki sposób. Z roku na rok oferta kierowana do osób w wieku 60+ poszerza się. Radomska Karta Seniora to dokument, dzięki któremu nasi radomscy seniorzy mogą korzystać z wielu ulg, ale też mają coraz bogatszą ofertę i kulturalną, jak i również gospodarczą. Za 100 zł w ramach Radomskiej Karty Seniorów seniorzy mogą korzystać z komunikacji publicznej. Warto również odnotować, że Radom jest pierwszym miastem, w którym zaczął funkcjonować dom opieki dziennej Senior Wigor. Gmina współpracuje także z organizacjami pozarządowymi, dofinansowując działania zmierzające do aktywizacji osób starszych. Realizowane są programy zdrowotne specjalnie przeznaczone dla seniorów, szczepienia przeciwko grypie. Świetnie funkcjonują uniwersytety trzeciego wieku, które udowadniają, że na naukę nigdy nie jest za późno. Chcemy, żeby ci seniorzy w naszym mieście naprawdę czuli się w sposób komfortowy. Bardzo wiele instytucji zaangażowanych jest w pomoc dla seniorów. Domy pomocy społecznej, wspomniany przez pana prezydenta Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto, szereg organizacji pozarządowych czy organizacji kościelnych. I kilkanaście klubów seniora, które działają w naszym mieście. Liczne programy skierowane do seniorów, udogodnienia, pakiety ulg to nie wszystko. Ważne jest także, aby radomscy seniorzy czuli się w swoim mieście bezpiecznie. Akcje prewencyjne połączone właśnie też z edukacją przynoszą wymierne korzyści. Tylko dzisiaj mieliśmy 5 prób oszustw metodą na wnuczka i każda z tych prób się nie powiodła. Także uważam to za duży sukces naszej społeczności, w tym przede wszystkim seniorów, którzy stali się bardziej czujni i ostrożniejsi. Broszura zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. zachowania zasad bezpieczeństwa, wykazu przydatnych numerów telefonów czy wykazu klubów seniora działających na terenie miasta. Dzięki tej publikacji seniorzy będą mogli szybciej znaleźć pomoc lub wykluczyć zagrożenia, na jakie są narażeni. 2 dni trwała 10. Międzynarodowa Konferencja pod tytułem Miasto 2016 – Zarządzanie miastem w Muzeum Śląskim. Podczas konferencji prezentowano najnowsze trendy w zarządzaniu miastami oraz dyskutowano nad kierunkami rozwoju miast w przyszłości. Pomysłodawcą i głównym organizatorem całego cyklu jest poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Konferencje zarządzanie miastem Katowice co roku są tak zaplanowane, żeby odpowiadać na aktualne wyzwania, czyli te tematy, które są najbardziej nośne, najbardziej dyskutowane, ale również informacje, które są potrzebne samorządom na dzień dzisiejszy. W związku z tym konferencja w roku 2016 także dotyczyła kwestii najbardziej aktualnych. Zawsze konferencja rozpoczyna się od wystąpienia jakiegoś jednego z lepszych projektantów, planistów z poziomu europejskiego bądź światowego. W tym również w roku również mieliśmy projektantów z Hiszpanii, która mówiła o nowych pomysłach na projektowanie rozwoju miasta przy udziale obywateli. Bardzo ciekawe wystąpienie i wydaje mi się, że bardzo przydatne polskim samorządowcom, również w naszym regionie. A jeżeli chodzi o tematy merytoryczne, to dyskutowaliśmy po pierwsze o kwestiach zrównoważonego rozwoju w miastach, czyli tak naprawdę o kwestiach związanych z energią, z ciepłownictwem, czyli jakiego typu rozwiązania są najbardziej korzystne. Po drugie, na temat przygotowanych przepisów i europejskich, i polskich dotyczących w ogóle polityki miejskiej na dzisiaj, bo to się zmienia bardzo. I po trzecie, na temat wykorzystania danych cyfrowych, które są w rękach miast. Dzisiaj to nie jest problem zbierania danych, dzisiaj to jest kwestia wykorzystywania danych, w związku z czym te trzy wątki się przewijały i wydaje mi się, że one odpowiadają dzisiaj aktualnym debatom w Europie. Tegoroczną edycję zorganizowano przy wsparciu Think Silesia, Związku Miast Polskich, Województwa Śląskiego oraz Miasta Katowice. Jak co roku w powiecie świdnickim obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego. Święto wszystkich tych, którzy na co dzień pomagają innym. Okazją, by podziękować im za ich trud, była zorganizowana w ubiegłym tygodniu konferencja pod hasłem Niepełnosprawność – Nowe Perspektywy. Dzisiaj pracownik socjalny to naprawdę nie tylko ta osoba, która bezpośrednio pracuje
z klientem, z osobą potrzebującą pomocy, ale to także, tak jak powiedziałem, psycholog, socjolog, często osoba, która musi znać podstawy edukacji. Także przede wszystkim chciałbym za to podziękować. Tutaj nie liczy się ilość godzin przepracowanych. Nie zawsze liczą się pieniądze. Liczy się efekt. Efekt w postaci zadowolenia osób, którym ta pomoc jest potrzebna, którym tą pomoc pracownicy socjalni starają się nieść każdego dnia. Wyjątkowy charakter pracy służb socjalnych podkreśliło wręczenie dyrektorom i kierownikom powiatowych placówek listów gratulacyjnych. Następnie specjalne nagrody i podziękowania otrzymali pracownicy placówki opieki nad dzieckiem i rodziną Nasz Dom w Rybczewicach, ośrodka interwencji kryzysowej w Świdniku, Domu Pomocy Społecznej Wygnanowice, warsztatów terapii zajęciowej w Świdniku, Domu Pomocy Społecznej Krzesimów, warsztatów terapii zajęciowej w Mełgwi, Domu Pomocy Społecznej w Świdniku, Powiatowego Ośrodka Wsparcia Stacja Świdnik 2 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. Podziękowania otrzymali również kierownicy z ośrodków pomocy społecznej z poszczególnych gmin powiatu świdnickiego. W tym roku specjalną nagrodę z rąk starosty Dariusza Kołodziejczyka Resakra Miser Ubogi jest świętością otrzymała Iwona Ratajczak. No jestem bardzo zaskoczona i wzruszona, że zostałam aż tak wyróżniona. No trudno jest tak na gorąco coś powiedzieć o tym, ale no na pewno tę nagrodę odbieram nie tylko dla mnie osobiście, ale również dla wszystkich osób, które pracują w stowarzyszeniu, przede wszystkim dla członków rodzin, no i dla podopiecznych, także, no bo to co robimy to jest takie nasze wspólne tutaj dzieło i wspólna praca. Tegoroczne nagrody i podziękowania otrzymali nie tylko etatowi pracownicy powiatowych placówek, ale również wolontariusze. Jednym z nich była Magdalena Kaszuba, która od półtora roku udziela się w Świdnickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Wcześniej już współpracowałam właśnie z tym ośrodkiem i ta pomoc, te ich działania ośrodka bardzo są bliskie mojemu sercu, ponieważ też studiuję, kończę psychologię, więc dla mnie to jest to, co w czym się odnajduję i gdybym chciała pracować, także dlatego też staram się wspierać ośrodek, tak jak mogę. Pracownik socjalny to nie tylko praca, to również wyzwanie. Dlatego też tak ważne jest, by wciąż podnosić swoje kwalifikacje. Starają się tę pracę wykonywać jak najlepiej. Również znajdują czas na podnoszenie swoich kwalifikacji. Oczywiście staramy się pomagać w tym zakresie. Są organizowane różne szkolenia, są organizowane studia podyplomowe. Nawet w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Równie ważna jak doświadczona kadra jest infrastruktura pomocy społecznej, o którą również dbają władze powiatu świdnickiego. My w ostatnim czasie złożyliśmy 3 projekty do Regionalnego Programu Operacyjnego i tutaj planujemy rozbudowę, liczymy na pozytywną ocenę i wierzymy, że będziemy mogli przede wszystkim rozszerzyć ofertę, jeżeli chodzi o dziedzinę pomocy społecznej samorządu powiatu świdnickiego, jak też polepszyć warunki pracy pracowników. A z okazji ich minionego święta wszystkim pracownikom socjalnym pozostaje już tylko życzyć wszelkich pomyślności, zadowolenia z pełnionej służby, no i spełnienia najskrytszych marzeń, bo to jest chyba najważniejsze. Żeby tak dalej pracowali, jak pracują i życzyłabym dużo siły i wytrwałości w tej pracy. Chciałbym także życzyć dużo przede wszystkim siły, bo ta praca wymaga, jak też takiego twardego podejścia czasami w określonych sytuacjach, no bo różne sytuacje, na różne są narażeni. Będę nie robił to, co chcę! Nie będzie mi kobieta mogła to robić. Nie będziesz! Rozumiesz?
to z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl. Od 4 listopada w Muzeum Regionalnym imienia profesora Tomasza Mikockiego w Kozienicach prezentowana jest wystawa Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego imienia profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku zatytułowana Historia życia na Ziemi. Już sam tytuł mówi o jej treści, o jej zawartości. Praktycznie są to dzieje Ziemi przedstawione zgodnie z powszechnie obowiązującą w nauce teorią ewolucji. No tutaj gwoli uczciwości trzeba powiedzieć, że nie wszyscy naukowcy ją akceptują, no ale to jest, powiedzmy, mniejszość. Nasza wystawa dotyczy tego fragmentu dziejów Ziemi, od kiedy pojawiły się na niej organizmy żywe. Pomija najstarszy okres, kiedy nasza planeta była jeszcze w formie niezastygłej, płynnej masy. Była to epoka archaiczna. Później ta skorupa ziemska powoli stygła i w czasie prekambuł pojawiły się pierwsze formy życia. Ale ponieważ nie wykształciły one, ówczesne organizmy, żadnych, powiedzmy, twardych części, zmineralizowanych, dlatego no, trudno mówić o pozostałościach. To były wszystkie tkanki miękkie. No, nawiasem mówiąc, głównie były to jednokomórkowce czy jakieś proste wielokomórkowce. O śladach życia możemy mówić dopiero w erze paleozoicznej, w pierwszym jej okresie w Kambrze. I tutaj mamy poszczególne okresy dziejów Ziemi przedstawione od ery paleozoicznej poprzez mezozoiczną, aż po erę kenozoiczną, w której obecnie żyjemy. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten podział na ery, okresy, epoki, on jest dosyć skomplikowany i niejednolity. My tutaj używamy takiego klasycznego podziału i prezentujemy właśnie poszczególne okresy. Każdemu okresowi przyporządkowana jest jedna tablica informacyjna, która zawiera treści, co w danym okresie najistotniejszego się wydarzyło. Zawiera też ilustracje, jak zmieniał się kształt powierzchni Ziemi, poszczególne kontynenty, jak powstawały, oddzielały się od siebie, migrowały, tworzyły później z kolei nowe, większe całości. I nawiasem mówiąc, jak Państwo doskonale o tym wiecie, ten proces trwa do dzisiaj, on nie jest zakończony. Chociażby ostatnie trzęsienia ziemi we Włoszech są skutkiem właśnie tego napierania wzajemnego płyt kontynentalnych na siebie, na płyt, które się przemieszczają. Tak samo zbliża się Afryka i Ameryka Południowa do siebie, co jest mierzalne. Na planszach, oprócz informacji tekstowych i ilustracji, powiedziałbym, mapy Ziemi, taki planik globów, które pokazują, jak zmieniało się jej ukształtowanie, są bardzo fajne, takie imaginacyjne ilustracje, no, które z pewnym prawdopodobieństwem oddają, jak mogło wyglądać wówczas życie na Ziemi. Oczywiście to jest tak skondensowane, jak w pigułce. Trudno mi komentować zawartość każdej gabloty. Zobaczycie to Państwo na zbliżeniach. Powiem jedynie tyle, że oprócz tego, że eksponaty są nośnikami pewnych informacji, nośnikami określonej wiedzy, to one jeszcze są dodatkowo przepięknymi obiektami estetycznymi. Skamieniałości dawnych organizmów, amonitów, fragmentów organizmów, które właściwie oderwane od tej rzeczywistości, w jakiej funkcjonowały, stały się jakby nowymi przedmiotami, przedmiotami estetycznymi, bardziej może kojarzonymi z jakąś formą rzeźbiarską na przykład. Zachęcam do oglądania wystawy, jest na pewno pouczająca. Myślę, że też wzbudza do takich nastrojów pewnych filozoficznych, ponieważ każda gablota to jest tak jakby kapsuła czasu, gdzie dawni mieszkańcy naszej planety, żyjący miliony, miliony lat temu, przekazują nam jakąś wiedzę o sobie.
Wystawa Historia życia na Ziemi prezentowana będzie do 15 stycznia 2017 roku. To było Wielkie Święto Gier. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach już po raz drugi przyłączyła się do światowej międzynarodowej akcji i zaprosiła do Biblioteki Centralnej na International Games Day. Taką akcję organizujemy drugi raz. Jest to takie ogólnoświatowe przedsięwzięcie zainicjowane przez American Library Association. Równocześnie w trzecią sobotę listopada w ponad 2000 miejsc na całym świecie w bibliotekach właśnie odbywa się taki Dzień Gier. W sobotę każdy, kto pojawił się w Bibliotece Centralnej w godzinach od 10 do 15 mógł skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Oprócz szerokiego wachlarza gier planszowych alternatywę stanowiły gry na konsoli, układanie puzli oraz szalenie modne w ostatnim czasie ucieczki z escape roomu czy też geocaching. Geocaching jest zabawą stworzoną dla wszystkich. Wystarczy pobrać najlepiej na telefon specjalną aplikację dedykowaną naszej zabawie i za pomocą GPS-a, który w sumie teraz każdy nowoczesny telefon posiada, można ruszać w teren i odkrywać. Odkrywać nie tylko skarby, ale właśnie też nowe miejsca. Escape room polega na tym, że w pokoju znajdują się wskazówki, które prowadzą do odnalezienia klucza do drzwi wyjściowych. I to jest naprawdę świetna zabawa i myślę, że ta adrenalina, która służy i która pojawia się jak gdyby w tym pokoju, jest naprawdę świetną zabawą. Znajdzie się coś dla dzieci, znajdą się gry dla dorosłych, dla takich bardziej graczy już w temacie zaawansowanych. Mamy tutaj taką drużynę bibliotekarzy i właśnie osób ze stowarzyszenia, którzy pomagają, doradzą też grę prostszą, trudniejszą, ekonomiczną, rodzinną, jaka tylko jest potrzebna. Gry planszowe zbliżają. Przy jednym stole siadają ludzie sobie obcy, którzy totalnie się nie znają, siadają przy grze, zaczynają albo ze sobą współpracować, albo rywalizować, zawiązują się przyjaźnie. To jest taki substytut wychodzenia do kawiarni i spotykania się z innymi. Nie trzeba tego robić przez ekran komputera. Ja jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem działania biblioteki, tego, że tak dużo się tutaj dzieje i że między innymi właśnie takie zdarzenie ma tutaj miejsce, że ta przestrzeń może być tak w pełni wykorzystana i rzeczywiście właśnie osoby w każdym wieku mogą tutaj przyjść i zaangażować się w grę. Oczywiście tak niezwykłe wydarzenie, które mamy okazję dzisiaj przygotować i razem z Gliwiczanami tutaj bawić się w różnego rodzaju gry, nie mogłoby się odbyć bez współpracy wielu fantastycznych partnerów. Wydawnictwo Dwa Pionki, badaczy Wód Silesia, Stowarzyszenie Gier Planszowych Gambit i PC Store Gaming Arena. Jeszcze wspomnę o Instytucie Goethego z Krakowa, który wypożyczył nam bardzo oryginalne i wyjątkowe gry zręcznościowe. Można sobie pograć, zagrać, pobawić się. No i chciałam zobaczyć, jakie to są gry, chciałam też pograć w gry. Jest możliwość poznania właśnie różnych innych gier, których nie mamy w domu, więc inspirujemy się. No i spędzamy fajnie czas, trochę inaczej sobotę. Według mnie to trafny pomysł, bo przez to można poznać nowe gry, zdobyć gry planszowe, nowe znajomości. Jestem takim trochę pasjonatem gier planszowych, więc dla mnie zawsze taka inicjatywa będzie tylko na plus. I mam nadzieję, że będzie rozwijana częściej, żeby można będzie się spotykać też częściej, że będzie to taka regularna impreza odbywająca się co rok. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach już nie po raz pierwszy zaskakuje swoich czytelników wprowadzonymi innowacjami. Oprócz standardowych ofert związanych z korzystaniem z bogatych księgozbiorów, inicjowane są tutaj akcje i projekty, które przyciągają rzesze nowych odbiorców. We wrześniu wystartowaliśmy z dużym przedsięwzięciem, ponad 10-miesięcznym Babską Stacją, gdzie każdego miesiąca poruszamy tematy związane z kobietami, z ich pasjami, zainteresowaniami. Trwa jeszcze listopad i będzie przed nami ostatnie spotkanie poświęcone Sienkiewiczowi, ponieważ akurat w tym miesiącu dokładnie przypada setna rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. Także dużo przed nami. Serdecznie zapraszam do biblioteki. Gdyńskie Forum Pozarządowe to spotkanie, które odbywa się już po raz 21. To ważna
impreza w kalendarzu trzeciego sektora, ale również samorządu, bo to tutaj co roku przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Urzędu Miasta, radni, przedstawiciele miejskich jednostek budżetowych spotykają się, by podyskutować o problemach gdynian, ale przede wszystkim by podyskutować o rozwiązaniach. Dzięki takim spotkaniom, ale też dzięki całorocznej pracy opracowujemy nowe pomysły, jak podwyższać jakość życia w mieście, a później po prostu wdrażamy je w życie. Organizacje pozarządowe to dla Gdyni ogromny zasób. To ludzie, doświadczenia, emocja, zaangażowanie, wszystko kumulowane w przedsięwzięciach mających na celu rozwiązywanie problemów gdynian, zaspokajania najróżniejszych potrzeb i myślenia o tym, co zrobić, by w naszym mieście żyło się lepiej. W Gliwicach mamy powody do radości. Po pierwsze, zdolnej młodzieży u nas nie brakuje. Po drugie, sukcesy uczniów są doskonałą wizytówką naszego miasta. Po trzecie, laureaci rozmaitych konkursów i olimpiad są doceniani, a czwarte wprost z tego wynika. Mają motywację do stawania się jeszcze lepszymi. Od wielu już lat prezydent Gliwic nagradza utalentowanych uczniów gliwickich szkół. Myślę, że to jest szczególnie istotne, bo to jest taka promocja Gliwic niewymuszona, niezapłacona, niezlecona. Ci ludzie, młodzi ludzie, korzystając ze swoich uzdolnień, swoich umiejętności i poświęcając swój czas, co jest szczególnie ważne, właśnie zdobywają laury, zdobywają nagrody, również rozsławiając Gliwice poza granicami naszego miasta. Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic, w imieniu Zygmunta Frankiewicza nagrodził finalistów oraz laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się znawcy m.in. fizyki, chemii, geografii, techniki, historii i języka polskiego. Dzieci zdolne wymagają dodatkowej pracy i tutaj należy podkreślić zarówno wkład pracy nauczycieli, ale też i rodziców, bo to rodzice bardzo, bardzo często kładą nacisk na tą ogromną rolę wiedzy w życiu. Tego, czego się nauczymy w dzieciństwie, w młodym wieku, to potem będzie procentować. Co bardzo ważne, Gliwice mają bogatą ofertę edukacyjną. Każdy uczeń będzie mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Zadbają o to nauczyciele, którzy dziś nie są tylko osobami do przekazywania suchej wiedzy. Angażują się i pomagają młodzieży. To również zostało docenione. Z okazji gali przygotowano też film. Jego tworzeniem zajęli się uczniowie gimnazjum nr 3 w Gliwicach. Przedstawiał zabawne sytuacje, z którymi spotykają się uczniowie i nauczyciele. Uroczystą galę pod hasłem Gliwicki Laur Nauki organizuje grupa nauczycieli ze szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 21 w Gliwicach. Warsztaty rękodzielnicze, inicjatywy związane ze sportem, ogrodnictwem, akcje porządkowania cmentarza czy spotkania literackie. Między innymi takie inicjatywy odbyły się w ramach projektu Mrągowscy Seniorzy w Akcji, realizowanego przez Stowarzyszenie Patriotyczne Mrągowo, Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych oraz Urząd Miasta w Mrągowie.
Działania miały na celu aktywizację starszych osób, ale także zintegrowanie ich z młodszymi od siebie mieszkańcami. Realizujemy ten projekt razem właśnie z seniorami, skierowany głównie do nich, żeby ich aktywizować, wyciągnąć z domu, żeby zaczęli realizować swoje pomysły, swoje inicjatywy, które gdzieś tam mieli w sercu. No i uważam, że warto, tak? Przede wszystkim gdzieś tam te pokolenia łączyć też, żeby integrować młodzież, młodych razem z tym pokoleniem starszych, tak? Z seniorami. No i przede wszystkim, żeby ich wyciągnąć z domu. W ramach projektu odbyło się łącznie 15 inicjatyw z myślą o mrągowskich seniorach. Były to inicjatywy ruchowe, były zajęcia z zumbą, były również upamiętniane miejsca takie jak cmentarz ewangelicki, tam seniorzy robili renowacje tych miejsc, także cały szereg ciekawych inicjatyw właśnie związanych z seniorami. Jednym z projektów zrealizowanych w ramach programu Mrągowscy Seniorzy w Akcji były międzypokoleniowe obchody Święta Niepodległości przygotowane we współpracy z kołem literackim działającym przy Bibliotece Pedagogicznej. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród seniorów. Zaprosiliśmy masę gości, przyszła masa ludzi. Myślałam, że ściany Biblioteki Pedagogicznej trzeba będzie poszerzać czy burzyć. W każdym razie sam projekt dał mi tyle, że mogłyśmy dofinansować tę imprezę, powiedzmy, zakupić materiały potrzebne do realizacji tej inicjatywy, flagi, papier na kotyliony, jakieś serwetki biało-czerwone, ciasto. Podczas podsumowania projektu, które odbyło się 21 listopada, seniorzy wyraźnie zaznaczyli, że chcieliby, aby projekt był kontynuowany. Burmistrz Otolia Siemieniec zapewniła, że inicjatywa będzie miała swój ciąg dalszy i na pewno zostanie wsparta przez samorząd miasta. Jak podkreśliła, tego typu inicjatywy są bardzo ważne, bo jednoczą ludzi, aktywizują i pomagają zrealizować pomysły. Na koniec dodajmy, że projekt Mrągowscy Seniorzy w Akcji sfinansowano ze środków rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wczoraj w Świetlicy w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta z radnymi. Obecni byli również dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele związków zawodowych. Głównym tematem dyskusji była przyszłość skarżyskiej oświaty w kontekście proponowanej reformy edukacji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, głównym założeniem reformy jest docelowo likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowej podstawówki. Dyskusję rozpoczął prezydent Skarżyska Konrad Kronik. Po tych reformach, które przeprowadziliśmy w mieście 2 lata temu, a które były konieczne i dobre, udało nam się wygenerować olbrzymie oszczędności, zachowując jakość kształcenia. Gdyby nie te zmiany proponowane teraz przez rząd, moglibyśmy na lata zostawić taką sieć szkół, jaka jest obecnie. Ja żadnych zmian w sieci szkół w tej kadencji już nie planowałem, mówił prezydent. Po tych reformach, które przeprowadziliśmy w mieście 2 lata temu, a które były reformami ciężkimi, bo oświaty zawsze ciężko się zmienia, możemy szczerze powiedzieć, że były to reformy dobre. O tym za chwilę powie mój wiceprezes zastępca. Udało nam się wygenerować olbrzymie oszczędności, zachowując jakość kształcenia oraz powodując to, że oświata w mieście funkcjonuje bardzo dobrze. I prawda jest taka, że gdyby nie zmiany rządowe, szanowni państwo, które są planowane, to dzięki tym zmianom moglibyśmy zagwarantować funkcjonowanie tej sieci placówek, która jest na lata. Ja powiem otwarcie, że plany rządowe przyjmuję z lekką dezaprobatą, szanowni państwo, dlatego że nie ukrywam, że pewne zmiany, które już miały miejsce w oświacie, są zmianami dobrymi. Ja żadnych zmian jako samorząd już do końca tej kadencji samorządowej, a nawet w przyszłej kadencji jako takich w oświacie nie planowałem. Sytuacja przed jakim stawem na rząd jest taka, a nie inna i wiadomo, że jeżeli uregulowania w skali makro się zmienia, samorządy muszą się do tego dostosować. Prowadzący spotkanie zastępca prezydenta Skarżyska Krzysztof Myszka przedstawił dotychczasowe efekty wprowadzonej w 2015 roku reformy oświaty. W momencie, gdy prezydent Konrad Kronik obejmował urząd prezydenta, stan finansowy gminy i oświaty skarżyskiej był fatalny. Jednym z głównych priorytetów było doprowadzenie do normalnego poziomu finansowania oświaty. W 2014 roku cały budżet oświaty w gminie wynosił
wynosił około 42 milionów złotych. Stan na koniec października bieżącego roku to jest 34 miliony złotych, mówił Krzysztof Myszka. Dodawał przy tym, że zmiany zaproponowane przez rząd oznaczać będą kolejne wydatki poniesione przez samorząd. Jak Państwo pamiętacie, w 2014 roku, czy od początku 2015 roku, kiedy pan prezydent Kronik objął urząd prezydenta, stan finansowy i gminy, i oświaty skarżyckiej był fatalny. I dlatego też jednym z głównych priorytetów, które postawił przed urzędnikami również, ale również zaproponował radnym Rady Miasta, było to, aby doprowadzić do normalnego stanu funkcjonowania oświaty, do normalnego poziomu jej finansowania. Jeżeli Państwo spojrzą na ten wykres, który w tej chwili pokazuję, proszę zwrócić uwagę, że w 2014 roku cały budżet oświaty razem z placówkami przedszkolnymi i żłobkami, wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja oscylował około 42 miliony złotych. Proszę Państwa, stan na koniec października to jest 36 milionów 494 tysiące złotych, czyli obniżka o 7 milionów. I drugi, chyba jeszcze bardziej charakterystyczny, czy pokazujący zmiany w finansowaniu oświaty wykres to, proszę Państwa, jak wygląda subwencja oświatowa przez ostatnie 3 lata, bo o nich, właśnie 2 lata, bo o nich mówimy. Jak wygląda dotacja przedszkolna i dotacja na żłobki, czy dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego. I jak wyglądają środki finansowe przekazywane przez gminę. Czyli to, co nas jakby najbardziej dotyczy. Proszę Państwa, subwencja. 2014 rok jest teczka ponad 19 milionów, 2015 rok to jest troszeczkę ponad 20 milionów. 2016 rok, na koniec października dane, czyli bieżące dane, to jest 20 milionów 753 163 zł. Czyli można powiedzieć, że dotacja ministerialna wzrasta około 5% w skali roku. W dalszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele klubów Rady Miasta. Leszek Gogolik z Platformy Obywatelskiej zaznaczył, że reforma jest źle przygotowana i nie powinna ona być w ogóle wprowadzona, bo obecny system jest dobry. Z kolei Mariusz Bodo, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, zauważył, że zapowiadane zmiany w systemie oświaty mają charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Rafał Lewandowski z klubu Przyszłość i Rozwój poinformował, że klub negatywnie ocenia reformę oświaty zaproponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Konrad Wikariusz z Inicjatywy Obywatelskiej stwierdził, że wprowadzone zmiany nie są niczym złym, ale tylko wtedy, kiedy są dobrze przeprowadzane, a w przypadku tej reformy można mieć wątpliwości. Przedstawiciele związków zawodowych również skrytykowali zaproponowane zmiany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mamy dobrze funkcjonujące gimnazja, w które zainwestowano mnóstwo pieniędzy. Ich uczniowie osiągają sukcesy. Mamy tam świetną kadrę pedagogiczną. Teraz mamy to wszystko zniszczyć, komentowała Grażyna Nowak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skarżysku. Prezydent Konrad Kronik zaproponowałby sieć placówek pozostawić bez zmian, przy czym wdrożone zostanie wygaszanie skarżyckich gimnazjów. Kluby radnych Rady Miasta chcą pracować i dyskutować nad takim rozwiązaniem. Czeka nas zapewne jeszcze nie jedno spotkanie dotyczące przyszłości skarżyckiej oświaty w aspekcie wprowadzanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian w polskiej oświacie.
Tłumy na spotkaniu w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. W ramach cyklu Książki Pamięci w Gliwicach gościła Magdalena Grzebałkowska, autorka książki 1945 – Wojna i pokój. Nie chciałam pisać o dużej historii, o tym jak się kończyły wojny, jak wodzowie podpisywali pokój, jak wojska się przewalały przez kraje, tylko mnie zawsze najbardziej interesuje życie takich ludzi zwykłych jak ja, czyli żyły mamy, babcie, dziadkowie, więc to chciałam opisać. Autorka książki to laureatka Nagrody Nike Publiczności w ramach Nagrody Literackiej Nike 2016. Magdalena Grzebałkowska w książce chciała się przyjrzeć z bliska losom ostatnich żyjących świadków tamtego czasu. Ludzi, którzy gonieni strachem próbowali się przedrzeć przez skuty lodem Zalewy Wiślański, a także przesiedleńców, którzy w swoich nowych domach zastawali jeszcze ich poprzednich właścicieli. No niestety nie żyją już dzisiaj w większości ówcześni dorośli. I tak naprawdę jest to książka z perspektywy dziecka mówiona i pisana. Więc docierałam do ludzi, którzy pamiętają, także do mojej babci na przykład, która miała w 1945 roku 18 lat, czy 19. No i oczywiście też materiały źródłowe, gazety, archiwa, dokumenty, pamiątki, filmy. Ale najbardziej mi zależało na rozmowie z ludźmi. Autorka w książce oddaje głos ofiarom. Katom również poświęca sporo miejsca, zwłaszcza kiedy może dzięki temu pokazać powojenne pomieszanie ról i losów. Jest to książka, dzięki której historia sprzed 70 lat znów jest bardzo aktualna. Autorem cyklu i prowadzącym jest Michał Nogaś, dziennikarz radiowy i prasowy. Kolejne spotkanie w Domu Pamięci 20 grudnia o godzinie 18. Gościem będzie Magdalena Kicińska, autorka książki Pani Stefa. Gliwickie spotkania naukowe obchodziły 20-lecie. Zainaugurowane przy współpracy Politechniki Śląskiej, Centrum Onkologii Oddziału Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem stały się trwałym elementem w szerzeniu wiedzy na temat badań nad komórkami rakowymi. Konferencja odbyła się w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, a swoim patronatem objął ją prezydent miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz. A zaczęło się od tego, że stwierdziliśmy, że dlaczego by w listopadzie nie zorganizować tutaj konferencji, na której moglibyśmy naukowców z najwyższej półki do Gliwic ściągnąć i pozwolić im przedstawić to, co robią ludziom, którzy nauką zajmują się w Gliwicach, czyli pracownikom Instytutu Onkologii, pracownikom Politechniki, czy innych ośrodków naukowych, które znajdują się na Śląsku. Spotkania są międzynarodowe, niejako siedzibą spotkań stała się właśnie Politechnika Śląska i wydaje się, że z sukcesem właśnie te spotkania się tutaj odbywają. Cykl gliwickich spotkań naukowych w latach 70. rozpoczął profesor Mieczysław Chorąży, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach. Myśmy zaczęli organizować takie jesienne spotkania. Ja zorganizowałem ich 12. W mniejszym składzie, one były na terenie Instytutu z udziałem gości zagranicznych. Potem pani profesor Rzeszowska po reorganizacji wewnętrznej Instytutu przeszła do Politechniki i rozpoczęła ten cykl 20, który mamy teraz. Notujemy coraz więcej uczestników, coraz większe zainteresowanie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To, co jest bardzo ważne, to spotkania te w jakiś sposób, w moim pojęciu, dyskontują współpracę, jaka ma miejsce pomiędzy Instytutem Onkologii w Gliwicach, a środowiskiem przede wszystkim Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Główną tematyką prezentowanych wykładów stanowiło wykorzystanie biologii, genetyki molekularnej oraz bioinformatyki w badaniach nad rozwojem i zachowaniem komórek rakowych. W konferencji wzięli udział wykładowcy z czołowych ośrodków Europy, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady. Gdybyśmy nie mieli współpracy z bioinformatykami, to żaden lekarz nie jest w stanie opanować tej ilości informacji, którą niesie ludzki genom, gdzie jest 3,5 miliarda literek do przeczytania i tam są potrzebne głęboka matematyka. Zaproszeni goście na pewno byli na bardzo wysokim poziomie i to tak naprawdę jest światowy poziom, jeśli chodzi o tą tematykę białek szoku cieplnego. Widzimy, że są studenci, doktoranci, są profesorowie, więc to robi fajne wrażenie i fajnie, że jest sesja posterowa, która liczy ponad 100 posterów, jest na pewno w czym wybierać. Myślę, że dla uczestników tej konferencji ta sesja naprawdę, jeśli ktoś jest zainteresowany tematyką
da mu bardzo, bardzo wiele. Ja myślę, że przede wszystkim poszerzenie horyzontów. Nawet jeżeli ktoś nie interesuje się tą tematyką, może się zainteresować. Jeszcze mamy zapewnioną pracę jako naukowcy na długie lata i trzeba odkrywać prawa, którymi się rządzą. Wtedy dopiero można cokolwiek wymyślać do leczenia mądrego, dalszego. I tutaj kolejne kroki, kolejne odkrycia dają później zastosowanie w medycynie. Instytut Onkologii jest znany przede wszystkim jako ośrodek leczniczy. Tutaj takie nowatorskie techniki związane z procedurami radioterapii, na poziomie światowym osiągnięciami dotyczącymi transplantacji. Do niewątpliwego sukcesu gliwickich spotkań naukowych przyczynia się z pewnością fakt, iż są one od 20 lat organizowane przy współpracy tych samych osób związanych ze sobą poprzez dzielenie tej samej pasji zawodowej.